Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Chyba ja tak zacznę może nie zupełnie od meczu z Wisłą Płock, natomiast chciałbym zapytać jakby o pewien swój plan indywidualny. Czy ty jakoś, nie wiem, mocniej niż do tej pory czujesz, że to już naprawdę zaczyna się walka o kadrę? No bo jesienią dostawałeś powołania do trenera Michniewicza, ale tam chyba jeden mecz tylko zagrałeś. Natomiast w tej chwili już wiosną zrobiłeś w lidze tyle minut, co przez całą jesień, co jakby mocno zwiększa twoje szanse, żeby znaleźć się w tej finałowej grupie na wyjazd na Mistrzostwa Europy. Jak ty to widzisz? Nie wiem, czy jesteś w kontakcie z trenerem Michniewiczem, jak to w ogóle jest w tej chwili? Przede wszystkim pierwszym punktem, jaki jest tu trenera Michniewicza, to trzeba po prostu grać, trzeba zdobywać te minuty i to jest pierwszym wymogiem powołania na Mistrzostwa Europy. Natomiast drugim pewnie jest w ogóle bardzo dobra gra, więc na tym się trzeba skupić i pokazywać się z jak najlepszej strony na boisku Ekstraklasy. Miałeś możliwość porozmawiania z trenerem, bo wiem, że na meczu Arka Śląsk był. Tak, rozmawiałem z trenerem Michniewiczem na reprezentacji. Tam na wyjazd na Euro potrzebują dwóch defensywnych pomocników, więc bierze mnie pod uwagę. Więc jeśli będę grał i będę w dobrej formie, na pewno mam szansę na wyjazd. Jakieś pomorzanki z klubu? Czy za dobrze się znacie i za bardzo kumplujecie? No bo de facto rywalizujecie o to samo miejsce, można powiedzieć. Z jakim klubem? Boże, z Dziczkiem. Tak, jesteśmy kolegami, ale to jest sportowa rywalizacja, natomiast znamy się bardzo dobrze, rozmawialiśmy na reprezentacji o tym, więc nie mamy z tym żadnego problemu. To może ja o samą Wisłę, bo tam zmiana trenera to jakiś może mieć wpływ na wasze przygotowania, trener na to zwraca uwagę, czy może być jakieś zaskoczenie na pewno Wisła dla nas? Tak, to jest wiadomo, że wszyscy wiedzą, że zmienił się trener w Wiśle Płock, jest to trener Ojczyński, trener mający swój styl, więc na pewno będziemy na to uczuleni przez trenera Liczkę. Będziemy analizować dopiero Wisłę Płock, więc jesteśmy jeszcze przed, ale na pewno bodziec mentalny będzie widać na meczu w Płocku, więc jesteśmy na to przygotowani. Kuba, o ten nieśmiertelny centrostrzał muszę zapytać, zdobyłeś kiedyś taką bramkę w karierze, czy? Nie, ja to ogólnie. No jako defensywny pomocnik, to ty za często z tego sektora nie wrzucasz, no powiedzmy sobie szczerze. Ogólnie rzadko jestem pod bramką przeciwnika, więc na pewno takich strzałów nigdy nie trenowałem, nigdy takich bramek nie strzelałem. Więc jest to taka pierwsza bramka, jeszcze do tego dodatku debiutancka w Ekstraklasie, więc cieszę się z niej bardzo. Nieważne jaka, ważne, że jest. Z tego się trzeba cieszyć. No i teraz jeszcze jakieś pytania? Chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz, bo nawet rozmawialiśmy parę tygodni temu i sam przyznałeś, że przed Wisłą trochę za mocno potrenowałeś, być może trochę za mocno potrenowałeś i dlatego występ wyglądał tak, jak wyglądał. Czy ty, Kuba, sądzisz, że musisz się czasami trochę hamować, bo o ile dobrze pamiętam to jesienią, to też było tak, że ty z tą kością śródstopia, z tą urazem, to już chyba pojechałeś nawet na reprezentację. Tak to dobrze kojarzę, że już z tym urazem pojechałeś i się skończyło tak, że wróciłeś do domu, że czasami więcej chcesz niż możesz, niż organizm może, o tak bym to ujął. Jest trochę tak. Zgadza się, no czasami wiem, że po prostu przesadzam zbyt dużymi obciążeniami, więc muszę się hamować. Jest też, są trenerzy od tego, którzy nadzorują to, więc myślę, że jest to dobrze prowadzone i takich wydarzeń jak wcześniej z tą piątą kością śródstopia już nie będzie, że po prostu zbyt mocno potrenowałem i przeciążyłem tą stopę. Czy rzeczywiście było tak, że ty już jadąc na kadrę miałeś jakiś ból, już czułeś, że coś jest nie tak? No, ponad miesiąc grałem z tą kością śródstopia, z pękniętą kością śródstopia. Czułem ból przed każdym meczem, więc to było takie zaciskanie zębów, no i po prostu w meczu z Legią już nie wytrzymała, ale po prostu ambicjonalnie chciałem pojechać jeszcze na reprezentację i pokazać się, ale no, podczas treningów nie dałem rady już kompletnie trenować.